Czy kupić tani czy drogi kolimator? To zależy, do czego potrzebujesz. Tanie kolimatory mają gorszy kwalityczek, więc mogą szybciej i zupełnie przypadkowo przestać działać. Mogą mieć również gorsze szkło, przez co gorzej będziemy widzieć kropkę. Ale nie zawsze i na przykład wektory, moim zdaniem, niektóre modele, które miałem, miały naprawdę przyzwoitą jakość kropki. I również mogą pracować bardzo, bardzo długo. Dlatego zadaj sobie pytanie, co chcesz robić z tym kolimatorem. Jeżeli strzelasz rekreacyjnie sportowo, kup dowolny, na który cię stać i który ci się podoba. Jeżeli poważnie strzelasz sportowo, zwróć uwagę na jakość i rekomendacje innych użytkowników często bardzo łatwo znaleźć balans pomiędzy jakością a ceną. Natomiast jeżeli zależy ci na jakości i wykorzystujesz kolimator służbowo, postaw na najlepsze modele, jakie są w tym momencie na rynku. To też nie daje ci 100% gwarancji, że będą działać, ale stabilność się zwiększa. Natomiast nie zwracaj uwagi w ogóle na ficzery, które nie wnoszą nic nowego, a często zabierają bardzo drogocenną energię z baterii kolimatora. Zostaw suba.